Historia astronomii to dzieje kolejnych odkryć, które zmieniały naszą wizję Wszechświata. W Polsce zawsze była ona jednak związana z losami naszego kraju. W tym programie pokazujemy, jak polska astronomia odradzała się wraz z polską niepodległością. I co udało się jej osiągnąć przez 100 lat patrzenia w niebo. Oto astronomia niepodległa. Wrocław to miasto, w którym splatają się tradycje polskie i niemieckie. Ta dwojaka spuścizna ukształtowała także tutejszą astronomię. Wrocławskie obserwatorium powstało z połączenia dorobku polskich badaczy, którzy przybyli tu po wojnie, i ich niemieckich poprzedników znad Odry. Tradycje astronomiczne we Wrocławiu są niezwykle bogate. Pierwsze obserwatorium powstało tu pod koniec XVIII wieku. Umieszczone na szczycie głównego gmachu Uniwersytetu, w tzw. wieży matematycznej, gościło wielu wybitnych astronomów. Przez długi czas dyrektorem placówki był Johann Gottfried Galle, słynny odkrywca planety Neptun. Do dziś zachowały się liczne przyrządy astronomiczne używane w tamtych czasach. Swój obecny kształt wrocławskie obserwatorium zawdzięcza jednak wydarzeniom z początku XX wieku. Z chwilą odejścia na emeryturę profesora Galla rozpoczęła się dyskusja, czy Uniwersytetowi Wrocławskiemu potrzebne w ogóle jest obserwatorium. Diagnoza ekspertów była jednoznaczna, że Wrocław potrzebuje takiego obserwatorium ze względu na wpływ Uniwersytetu na całe tutaj okoliczne ziemie, no przede wszystkim Śląsk. I konsekwencją tej odpowiedzi był zakup kilku całkiem nowoczesnych, jak na nowoczesny czas, przyrządów, które no do dzisiaj są na stanie Uniwersytetu. Chodzi tutaj o przyrządy do obserwacji pozycyjnych gwiazd znajdujące się w pawilonie południkowym. One zostały zakupione w roku 1900 na wystawie światowej w Paryżu. A 3 lata wcześniej, w 1897 roku, został zakupiony z prywatnych rąk teleskop Clarka Repsolda, czyli ten, który do dzisiaj jest tutaj w kopule na Kopernika. Trudność, jaka się pojawiła, polegała na tym, że te przyrządy nowej generacji, one w żaden sposób nie dały się zainstalować na wieży matematycznej. To po prostu były już zbyt duże gabaryty. Więc korzystano z takiej bardzo prowizorycznej, tymczasowej lokalizacji na wyspie Ślus naprzeciwko gmachu głównego Uniwersytetu, równocześnie prowadząc starania o nową lokalizację. I właśnie wtedy, pod koniec drugiej dekady XX wieku, Uniwersytet dostał działkę tutaj na obrzeżach Parku Szczytnickiego we Wrocławiu, gdzie najpierw umieszczone zostały przyrządy obserwacyjne. Pierwszy powstał właśnie pawilon południkowy, a już w latach 20., bliżej nawet ich końca, powstał budynek współcześnie użytkowany przez Instytut Astronomiczny. Wrocławskie obserwatorium funkcjonowało w takiej formie aż do końca II wojny światowej. Kiedy miasto znalazło się w granicach Polski, tradycje starej placówki przejęli naukowcy pochodzący z zupełnie innego miejsca. Lwów, siedziba przedwojennego Uniwersytetu Jana Kazimierza. To właśnie stąd wywodzą się astronomowie, którzy swoje tradycje mieli przenieść do Wrocławia. Przedwojenna astronomia lwowska była dziełem profesora Marcina Ernsta. To za jego sprawą na początku XX wieku wznowiono studia astronomiczne we Lwowie.
Wkrótce powstał też budynek obserwatorium. Wraz z końcem I wojny światowej i odrodzeniem wolnej Rzeczpospolitej udało się tu sprowadzić pierwsze teleskopy i rozpocząć obserwacje. Rolę dyrektora obserwatorium po śmierci profesora Ernsta przejął przybyły z Krakowa profesor Eugeniusz Rybka. To właśnie z jego osobą związane są dalsze losy zarówno lwowskiej, jak i wrocławskiej astronomii. Profesor Rybka sprowadził do Lwowa nowe instrumenty i rozpoczął nowatorskie wówczas obserwacje gwiazd zmiennych. Prace obserwatorium były kontynuowane nawet w czasie II wojny światowej. Do dziś wspominana jest tu niezwykła historia ocalenia historycznych teleskopów przed wywiezieniem do Rzeszy. Instrumenty te były używane do obserwacji prowadzonych pomimo trwającej okupacji. Kiedy Niemcy zaczęli się wycofywać z miasta, pod koniec wojny, profesor Eugeniusz Rybka otrzymał polecenie, by zapakować teleskopy i wysłać je do Rzeszy. Uciekł się jednak do podstępu i sfałszował dokumenty przewozowe. Prawdziwe skrzynie z teleskopami schował w piwnicy tego budynku, a pociągiem wysłał fałszywe, puste przesyłki. To dzięki temu instrumenty ocalały. Ta historia pomogła profesorowi Rybce także po nastaniu czasów sowieckich, kiedy zaczęły się oskarżenia o kolaborację z nazistami. Profesor Rybka przeżył ten pierwszy rok sowieckiego reżimu dzięki dwóm rzeczom. Po pierwsze, dlatego, że ocalił instrumenty z obserwatorium. A po drugie, dzięki temu, że w czasie okupacji niemieckiej astronomowie ze Lwowa fotografowali na niebie obszar uzgodniony wcześniej z naukowcami z Moskwy. Dzięki temu profesor Rybka mógł powrócić na stanowisko dyrektora obserwatorium, które piastował po zakończeniu wojny, aż do czasu, kiedy zdecydował się wyjechać do Polski. We wrześniu 1945 roku profesor Eugeniusz Rybka decyduje się opuścić Lwów. Podobnie jak wielu naukowców dawnego Uniwersytetu Jana Kazimierza, udaje się do Wrocławia. Nie jest jednak pierwszym polskim astronomem, który przybywa w to miejsce. Kilka miesięcy wcześniej zjawia się tu docent Kazimierz Kordylewski. Jak wspomina jego syn, wiąże się z tym niezwykła historia ocalenia astronomicznej spuścizny we Wrocławiu. Mój ojciec był pierwszym astronomem, który przyjechał tuż po wojnie, bo już 1 września tu do Wrocławia, z Krakowa przyjechał do Wrocławia, mając dokumenty upoważniające go do przejęcia tego obiektu od Wojska Radzieckiego. Teren był uznany przez Wojska Radzieckie jako obiekt wojskowy. Wobec tego nikogo tu nie wpuszczano. Na szczęście mój ojciec przyjechał razem z moją mamą, ze swoją żoną i razem zdobywali obserwatorium. Mama zagadała wartownika, który stał tu przy furtce od ulicy, a wtedy ojciec za jego plecami prześlizgnął się na teren obserwatorium i biegiem do budynku. Zrobił się wrzask, bo ktoś wtargnął tutaj. Na szczęście okazało się, że oficer, który tu stacjonował w obserwatorium z żołnierzami, był ojcu znany, bowiem już wcześniej był w krakowskim obserwatorium i to ułatwiło pertraktację. Wojsko wyniosło się stąd, zabrało wszystko, co do nich należało, natomiast wszystko reszta i biblioteka, i instrumenty ocalały. To było bardzo istotne, dlatego że zdobyć przyrządy, dobre przyrządy, a tu były dobre przyrządy, pawilon południkowy, refraktor w kopule, prawda, to mogło ulec zniszczeniu, tak samo zresztą jak zasoby biblioteczne. Wojska radzieckie kierowały się tym, niemieckie to trzeba zniszczyć. Tu udało się jakoś to wszystko uratować i zaraz mogła ta placówka zacząć działania naukowe. Budynki i aparatura w Parku Szczytnickim to nie wszystko, co zastali polscy astronomowie. Przejęli także niezwykłą posiadłość. Okazały XIX-wieczny pałac, połączony korytarzem z własnym obserwatorium astronomicznym. Majątek znajdujący się w Białkowie, kilkadziesiąt kilometrów na północ od miasta, to kolejne miejsce związane z historią wrocławskiej astronomii. Rodowód tego miejsca sięga czasów przedwojennych.
trzeba zacząć od właściciela tego majątku, Leo von Wojciechowskiego, który był astronomem amatorem i wtedy, kiedy wybudował swoją siedzibę, pałac, to również wyposażył go w bardzo dobrej klasy teleskop. Otóż bardzo szybko pracownicy Obserwatorium Astronomicznego we Wrocławiu podjęli z nim ożywiony kontakt, chociażby z powodu tego, że w tym czasie tutaj we Wrocławiu nie było odpowiedniego miejsca do wykonywania obserwacji. Więc ta współpraca utrzymywała się do końca życia Wojciechowskiego, to było pod koniec lat 20. XX wieku. Natomiast po jego śmierci wdowa zaproponowała uniwersytetowi zakup tego teleskopu i można powiedzieć, że wtedy już na stałe astronomowie wrocławscy zagościli w Białkowie. Natomiast sam pałac wszedł w posiadanie Uniwersytetu Wrocławskiego dopiero po II wojnie światowej, kiedy profesor Eugeniusz Rybka wystąpił z takim wnioskiem właśnie, aby to stało się własnością Uniwersytetu. Białków stał się niezwykle cennym miejscem do prowadzenia obserwacji ze względu na całkiem dobry astroklimat, a patrząc tak współczesną miarą, to jest miejsce, gdzie bardzo mały problem sprawiają na przykład światła cywilizacyjne, a więc taka naturalna lokalizacja do wykonywania obserwacji. Wrocławskie Obserwatorium wznawia działalność już pod kierownictwem profesora Rybki. Pierwsze badania w nowym miejscu są kontynuacją prac zapoczątkowanych jeszcze we Lwowie. Obserwacje gwiazd zmiennych pozwalają rozwijać wtedy wciąż jeszcze młodą dziedzinę nauki o kosmosie – astrofizykę. Badania astrofizyczne we Wrocławiu zaczęli właściwie obydwaj profesorowie, którzy tutaj jako pierwsi pojawili się po wojnie, czyli profesor Eugeniusz Rybka i profesor Antoni Opolski. Na początku były to obserwacje wizualne, ale dosyć szybko zaczęła się era obserwacji fotoelektrycznych, czy krótko mówiąc fotometria fotoelektryczna. Jest to metoda, która tak naprawdę bardzo mocno rozwinęła się w latach 50. I można powiedzieć, że wrocławscy astrofizycy właściwie od początku zaczęli tę metodę uprawiać, a to też dzięki wizycie profesora Eugeniusza Rybki w Lejdzie, gdzie pojechał do profesora Jana Henryka Orta, bardzo znanej postaci w astronomii i po tej wizycie zamówił dla naszego obserwatorium dwa fotometry fotoelektryczne. Jeden z nich został zainstalowany w Białkowie, a drugi we Wrocławiu. W ten sposób w roku 51 w Białkowie i w 52 we Wrocławiu zaczęła się era fotometrii fotoelektrycznej, która potrwała do późnych lat 80. Natomiast oczywiste było, bo to w astronomii polskiej w latach 50., 60. w ogóle odczuwano niesłychany niedobór sprzętu obserwacyjnego, w szczególności dużych teleskopów. Największe teleskopy, jakie wtedy były do dyspozycji, to były teleskopy o średnicy rzędu 25-30 cm. I w związku z czym w latach 70. powstała taka idea, aby zbudować centralne obserwatorium w Polsce. Ono miało powstać na Wielkiej Sowie, w Górach Sowich, czyli dość blisko nas tutaj, także mielibyśmy w pewien sposób przewidywaną pozycję. Z tych planów niestety nic nie wyszło, ale pokłosiem, można powiedzieć, tych planów jest zakup dla polskich uniwersyteckich obserwatoriów trzech teleskopów o średnicy 60 cm, w tym tego teleskopu 60-centymetrowego w Białkowie, który został tam zainstalowany staraniem profesora Antoniego Opolskiego w roku 1976. Można powiedzieć, że dzięki temu te nowe obserwacje ciągle fotometrią fotoelektrycznym wchodzą na nowy poziom. Teleskop w Białkowie nadal służy do tego typu badań. W tym samym miejscu znajdziemy jednak także inny przyrząd związany z dziedziną, która stała się specjalnością astronomów z Wrocławia. Oto wielki koronograf. Ogromny teleskop skonstruowany specjalnie do obserwacji Słońca. Znajdujący się w Białkowie instrument to największy tego typu przyrząd na świecie. Historia, która doprowadziła do jego powstania, zaczyna się w latach 50.
To wtedy astronomowie z Wrocławia, jako pierwsi w Polsce, zaczęli badania z zakresu heliofizyki. Ich pomysłodawcą był profesor Jan Mergenthaler, jeden z naukowców przybyłych ze Lwowa. Mieliśmy w spuściźnie po Niemcach lunetkę o średnicy 10 cm obiektyw i ze specjalnym filtrem osłabiającym bardzo silnie promieniowanie Słońca. Można było oglądać przez ten filtr powierzchnię Słońca, tak zwaną fotosferę, no i plamy słoneczne. W związku z tym profesor Mergenthaler wpadł na pomysł, żeby tą lunetkę wykorzystać i wtedy prawie wszyscy młodzi pracownicy Instytutu uczestniczyli w regularnych obserwacjach Słońca i w obserwacjach tych plam i wyznaczania tak zwanych liczb Wolfa, które mówią nam właśnie o stopniu aktywności Słońca. Później zbudowaliśmy tutaj mały koronograf. On był w ten sposób skonstruowany, że umożliwiał obserwację protuberancji, to są zjawiska plazmowe w polu magnetycznym, które ulegają erupcji. Profesor Bogdan Rompold był jednym z twórców wrocławskiej aparatury służącej do pierwszych badań heliofizycznych. To właśnie za jego sprawą w roku 1980 do obserwatorium w Białkowie trafił też wielki koronograf. Był to jeden z kilku takich przyrządów zainstalowanych w obserwatoriach na terenie Związku Radzieckiego. W czasie pobytu w Irkucku po raz pierwszy spotkałem się właśnie z nowo wybudowanym instrumentem. No i to zachęciło mnie i zapytałem się, czy mogliby dla nas wybudować. Więc odpowiedzieli, że chyba tak. W tym czasie zajmowałem się budową obserwatorium na Wielkiej Sowie. Tam właśnie mieliśmy między innymi zainstalować ten duży koronograf. Projekt budowy obserwatorium na Wielkiej Sowie upadł. Zadecydowaliśmy, że będziemy budować pawilon w Białkowie i tam zainstalujemy ten koronograf. Okazuje się, że miejsce jest całkiem niezłe. Często na konferencjach, jak zachwycali się jakością naszych obrazów struktur słonecznych, to często padało pytanie, na jakiej wysokości jest zainstalowany ten koronograf. A ja mówię, prawie na poziomie morza. Heliofizyka do dziś pozostaje specjalnością astronomów z Wrocławia. Obserwatorium zapisało jednak na swoich kartach nie tylko naukową historię. Wrocławscy astronomowie aktywnie włączyli się także w opozycyjną działalność w okresie stanu wojennego. Do tego antykomunistycznego, solidarnościowego i niepodległościowego podziemia przystąpiła grupa 17 osób spośród niecałej 30-osobowej załogi ówczesnego Instytutu. Niesamowicie pozytywną rolę odegrał warsztat obserwatorium, gdzie wykonywano części mechaniczne do Radia Solidarność. Te części to obudowy, jakieś radiatory, anteny, ale również w tym warsztacie dokonywano napraw maszyn poligraficznych. Nawet czasami mechanicy nasi nieco zdenerwowani, że ludzie z podziemia nie zgłaszają się po odbiór naprawionego powielacza, no żeby zapewnić bezpieczeństwo przedsięwzięciu, zakopywali go gdzieś tutaj na terenie obserwatorium. Prawdopodobnie jeden powielacz gdzieś w okolicach dawnego warsztatu jeszcze tkwi pod ziemią zakopany. I rzeczywiście ta działalność no, była głównie domeną astronomów. Jak się okazało, podziemne wydawnictwa nie były jedyną rzeczą, jaką ukryto na terenie wrocławskiego obserwatorium. W 2004 roku dokonano tu niezwykłego odkrycia. Podczas prac remontowych pod podłogą kopuły odnaleziono zabytkowe przyrządy naukowe i nawigacyjne. Niektóre z nich liczyły ponad 100 lat. To sensacyjne odkrycie stanowi świadectwo wyjątkowej historii związanej z astronomią we Wrocławiu. W niewielki luk wejściowy do tej przestrzeni wpełzł najdrobniejszy pracownik naszego Instytutu
I po chwili, ku naszemu zdziwieniu, z tego otworu zaczęły się wynurzać jedna za drugą skrzynki, obiektywy, spektrografy, sekstansy, oktanty, kompasy. Okazało się, że przez 100 lat między podłogą a sufitem gromadzono wszystko, co już nie jest używane, ale w żal wyrzucić. Jeżeli chodzi o astronomię, to najciekawszymi instrumentami był na przykład spektroskop słoneczny, wykonany cały z mosiądzu, taki instrument, który nieco przypomina ilustrację Mroza do bajek Lema. Były to sekstanse okrętowe, ale ku mojemu zdziwieniu wykonane we Wrocławiu, 700 km od morza. Jest oryginalna głowica pomiarowa z mikrometrem teleskopu Repsolda. Ona w latach 50. czy 60. została zamieniona na nowoczesną, ale ta stara została zachowana dla pokoleń następnych. Są również znaleziska nieco młodsze, związane z historią II wojny światowej i to po obu stronach frontu, bo z jednej strony mamy oktant lotniczy stanowiący standardowe wyposażenie niemieckiej Luftwaffe. Każdy bombowiec był wyposażony w taki oktant. Jest to w pełni sprawny instrument z oryginalną skrzynką, instrukcją obsługi. Praktycznie można wsadzać w bombowiec i lecieć. A z drugiej strony mamy oryginalny kompas słoneczny wykorzystywany przez armię Stanów Zjednoczonych w czasie walk na pustyni. Oczywiście z punktu widzenia nas, astronomów, jest to po prostu takie signum temporis, że niezależnie, czy jesteś Niemcem, czy Polakiem, Rosjaninem, czy Francuzem, jesteś astronomem. W takim duchu europejskim nasze obserwatorium jest właśnie takim wskaźnikiem, że współpraca transgraniczna zawsze będzie czymś korzystnym dla naszego kraju. Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego kontynuuje badania będące owocem jego niezwykłej historii. W miejscach, które pamiętają jeszcze czasy niemieckie, prowadzone są obserwacje wynikające z tradycji lwowskich astronomów. Największy koronograf świata pozwala z kolei rozwijać badania Słońca. Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie różne tradycje, jakie spotkały się w tym niezwykłym miejscu w ciągu ostatnich 100 lat.